Dekor to przedsiębiorstwo globalne, międzynarodowe, funkcjonujemy na całym świecie, ale jest to firma rodzinna, co bardzo istotne. Łącznie zatrudniamy 2800 osób, ponad nawet 2800 osób w 16 zakładach produkcyjnych oraz 6 przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą, czyli tak zwanych przedstawicielstwach handlowych. Firma Shad Decor powstała dokładnie w 1985 roku. Jej założycielem, właścicielem jest Walter Shad, stąd zresztą nazwa firmy. Pierwszy człon od nazwiska, drugi od naszego produktu, czyli zadrukowanych powierzchni dekoracyjnych. Główna siedziba, centrala firmy mieści się w Bawarii, konkretnie w miejscowości Tansau, niedaleko Rosenheim. I to są początki naszej działalności. Tak jak powiedziałam, pozostałe zakłady, 16 zakładów produkcyjnych, to już zakłady mieszczące się na całym świecie, zarówno w Ameryce Północnej, Południowej, w Chinach, w Malezji, w Turcji, no i oczywiście Europa, Włochy, Rosja, Polska. Co jest clue naszej działalności? To oczywiście produkcja powierzchni dekoracyjnych. Nasze wzornictwo, nasze dekory znajdziecie Państwo na meblach, na frontach meblowych, na podłogach, na drzwiach, na listwach przypodłogowych oraz na wielu innych elementach wyposażenia wnętrz. Generalnie nasze produkty dzielą się na takie trzy obszary produkcyjne. Są to zadrukowany papier dekoracyjny, czyli printed surfaces, folie finish, czyli finished surfaces oraz filmy melaminowe, czyli impregnated surfaces. Firma funkcjonuje już od lat 80. i oczywiście w tym okresie ponad 30 lat zmieniła się bardzo cała technologia. Nastąpił niesamowity rozwój technologii z zakresu wklęsłodruku. Pojawiła się też druga metoda zadruku, którą stosujemy, czyli zadruk cyfrowy. To, co jest bardzo istotne, to nowe technologie drukowania i lakierowania w przypadku folii finish umożliwiają aktualnie przede wszystkim uzyskanie niesamowitych efektów optycznych i haptycznych, czyli dotykowych. Jest to bardzo istotne, ponieważ w zasadzie teraz już standardem są powierzchnie bardzo autentyczne, naturalne w swoim wyglądzie. Klienci oczekują tak naprawdę tego, że ta powierzchnia płyty będzie bardzo przypominała, a wręcz była do złudzenia identyczna z naturalnym fornirem, czyli z drewnem naturalnym. I to jest w zasadzie główna zmiana, która jest możliwa dzięki technologii. No jest to bardzo długotrwały, długofalowy proces, w którym bierze udział zarówno dział rozwoju wzornictwa w naszej centrali w Tansau, dział tak zwany repro, czyli reprodukcji, dział designu, oczywiście sprzedaż. I zaczynamy od poszukiwania tak naprawdę ciekawej struktury, czyli ciekawego rysunku drewna. To jest podstawa. Szukamy oczywiście w naturze, głównie tworzymy wzory drewnopodobne, więc szukamy ciekawych struktur, a ciekawe struktury to po prostu struktury bardzo bogate w swoim rysunku, czyli bogate w sęki, we fladry, czyli kwiaty, w jakieś spękania, rysy. I jeżeli taką strukturę znajdziemy, to takie drewno jest obrabiane najpierw u nas w firmie, mamy własną stolarnię, tam odbywa się na przykład szlifowanie takiej powierzchni, szczotkowanie tej powierzchni, bejcowanie i tak dalej. Kolejnym etapem jest oczywiście wykonanie skanu. Mamy wielkoformatowy skaner, który umożliwia nam zeskanowanie tych najciekawszych fragmentów rysunku. Powstaje tak zwany proof, czyli pierwszy wydruk i na bazie już potem tego dokonywane są korekty cyfrowe, czyli już po prostu w komputerze. W efekcie na bazie tego proofu może powstać cylinder drukarski. I odbywa się produkcja. Tak.
jest tego mnóstwo. Natomiast z takich ostatnich realizacji, które są spektakularne, wydaje mi się, i ciekawe, to wzór o nazwie Amberwood. W zasadzie nasza tutaj realizacja polska. Wzór ten powstał na bazie drewna, które było tak naprawdę fundamentem spichlerzy gdańskich. To są tak naprawdę pale drewna, które w XIII-XIV wieku stanowiły podwaliny tej części miasta. I w momencie, kiedy nastąpiła renowacja teraz tej dzielnicy, wydobyto po prostu drewno, które przeleżało wiele wieków w wodzie słonej. Uległo oczywiście zmianie, też nabrało bardzo ciekawej struktury i koloru, takiego bardzo kontrastowego oblicza. I dzięki współpracy też z firmą Dziwadło, która to drewno odzyskała, udało nam się stworzyć jego reprodukcję, czyli właśnie wzór Amberwood. I dzięki temu ten rysunek drewna przetrwa na meblach, innych elementach wyposażenia i nie zginie, no bo oczywiście ta ilość drewna była bardzo ograniczona. Także taka ciekawa historia z Polski, prosto z Gdańska. No mogłabym tu wymienić kilka oczywiście hitów tak zwanych wzorniczych, ale ja powiem bardziej ogólnie. Evergreenami są zawsze dęby. Wzory dębowe to są wzory, które zawsze się cieszą największą popularnością. Teraz to już nie są wzory takie bardzo rustykalne, takie jak nasz hit wzorniczy Dąb Sonoma, czyli z licznymi żazami, rysami. Taka mocna rustykalność nie jest już aż tak bardzo modna. Raczej wchodzimy w bardziej subtelne, delikatniejsze dęby. Ale cały czas dęby są popularne. Może dlatego, że generalnie dąb kojarzy się z drewnem wytrzymałym, takim niesamowicie tradycyjnym i chcemy te wnętrza właśnie w ten sposób kształtować, no bo chcemy mieć we wnętrzu to, co znamy i lubimy od lat. I te współczesne dęby, które teraz proponujemy, takie jak dąb Katania chociażby, czy dąb Karlstadt, to są dęby już bardzo nowoczesne, także generalnie dęby. To było już bardzo dawno temu, jeszcze w trakcie studiów, czyli w 2004 roku trafiłem do Rehau, do działu sprzedaży i marketingu, gdzie po zakończonej praktyce rozpocząłem pracę jako specjalista do spraw marketingu, a następnie po kilku latach przeszedłem do działu sprzedaży, gdzie zostałem doradcą handlowo-technicznym w biurze handlowo-technicznym w Warszawie. Już wtedy bardzo ważne było to, abyśmy mieli ciągły kontakt z producentami płyt i byli na bieżąco z ich propozycjami. Chcieliśmy dużo wcześniej przygotować się pod kątem premiery nowych kolekcji. Równocześnie wspieraliśmy i rozmawialiśmy z naszymi klientami bezpośrednimi, z producentami mebli czy z hurtowniami meblowymi. Z czasem pojawiły się kolekcje dedykowane Obrzeży, czyli dedykowane pod kątem kolekcji poszczególnych producentów płyt, a jeszcze później ta współpraca została nawiązana z firmami takimi jak Shop Decor, gdzie Obrzeża dopasowywane były już na etapie produkcji samego wzoru, jeszcze przed oficjalną premierą na rynku, jako płyta meblowa czy folia. Na pewno bardzo zauważalny jest postęp technologiczny. To jest też to, co my zauważamy w Shop Decor w przypadku produkcji naszych produktów. Na samym początku bardzo popularne były obrzeża PVC, następnie w ramach upływu czasu na znaczeniu uzyskały obrzeża ABS, obrzeża polipropylenowe, PMMA. Pojawiły się nowe struktury, głębokie struktury, kombinacje matu połysku, jak również obrzeże o głębokim macie. To tak z punktu widzenia samego produktu, natomiast sam proces technologiczny, obróbka krawędzi meblowych również uległ zmianie. Pojawiły się możliwości laserowego oklejnowania obrzeżem, to stanowiło prawdziwą rewolucję w zakresie produkcji chociażby frontów kuchennych czy łazienkowych. Oficjalnie w okolicach 2015-2016 roku, natomiast wydaje się, że nastąpiło to dużo, dużo wcześniej. Pamiętam, że jeszcze w trakcie targów Meble Polska w 2006 roku
Rechał przygotowało dla nas obrzeże Śliwa Wallis, notabene jednego z naszych bestsellerów. Shadecor jako producent powierzchni dekoracyjnych zajmuje się przede wszystkim promocją wzornictwa i kreacją trendów i dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy oferowali klientom kompletne rozwiązania. Dlatego w tej chwili współpracujemy z Rechał przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkcję obrzeży pod kątem naszych nowości wzorniczych, jak również obrzeży pod naszą kolekcję magazynową Prime Collection, kolekcję standardowych folii Finish. Kiedyś powiedziałbym, że to tylko i wyłącznie optyczne wykończenie krawędzi meblowej, natomiast no w tej chwili samo obrzeże może spełnić zarówno taką formę kontrastującą, czyli podkreślającą charakter płyty meblowej, jak również stanowi idealne dopasowanie wręcz struktur, które coraz częściej też również ewoluują na powierzchni meblowej. W meblach najważniejsze jest to, żeby zarówno bryła, jak i kolorystyka podobały się przede wszystkim naszym klientom i znalazły uznanie na rynku. To, jakie dekory promujemy, podpieramy przede wszystkim analizą potrzeb rynkowych klientów, analizą trendów. Wspieramy naszych klientów na etapie wdrożenia właśnie tymi analizami. Służymy pomocą tutaj na każdym etapie produkcji mebla i wydaje mi się, że ta pasja i praca, którą w to wkładamy, jest chyba najważniejsza. I mam nadzieję, że widoczna również w tym, co oferujemy na rynku. Tych projektów jest dużo. Ja może bym powiedział o tych, które są w Shadecor Polska realizowane. Takim ważnym, nowym projektem jest duża inwestycja, którą zaczęliśmy w tym roku. To jest inwestycja, której głównym elementem jest nowa linia lakiernicza. Pierwsza linia w takiej nowej technologii dla nas, więc to jest bardzo ważny i wymagający projekt. I z nim się wiąże drugi projekt, czyli opracowanie technologiczne folii według nowej specyfikacji IKEA, gdzie żaden surowiec używany do produkcji tej folii nie może zawierać formaldehydu. To też jest dla nas pewne wyzwanie. I taki jeszcze może projekt ciekawy z zakresu już marketingu i sprzedaży. Jesteśmy w takiej końcowej fazie projektu Client Centric. To jest projekt badania satysfakcji klientów. I na bazie tego badania stworzyliśmy pewne optymalizacje naszego serwisu, zmiany w naszej ofercie. Wdrożyliśmy większość z nich i aktualnie podsumowujemy to, licząc na to, że ten nowy serwis, nowa oferta będzie jeszcze lepiej odbierana przez klientów. Znaczy, przede wszystkim myślę, że jest to rodzinny charakter naszego przedsiębiorstwa. To, że rodzina Szat z bardzo dużą intuicją dobierała sobie współpracowników i dobiera sobie współpracowników. To, że ocenia pracę nie na bazie tabelek w Excelu, tylko bezpośrednich rozmów z pracownikami. Również intuicja przy inwestycjach. Właściwie na wielu rynkach byliśmy pierwsi z zakładami produkcyjnymi, bądź też te zakłady osiągnęły największy sukces na tych rynkach i właściwie jesteśmy obecni na wszystkich dużych rynkach, tam gdzie produkuje się płyty drewnopochodne i uszlachetnia powierzchnię tych płyt. Drugim takim elementem będzie filozofia Shadecor. Ona została stworzona przez samych pracowników Shadecor i jest żywym dokumentem, takim kompasem, według którego postępujemy cały czas. Ją się da tak streścić krótko w tym, co mówił pan Walter Szat zawsze, czyli trzeba lubić ludzi. To jest takie hasło, które przyświeca panu Szatowi. No i myślę, że bardzo ważnym elementem jest stabilna kadra, czyli stabilny zespół zaangażowanych pracowników. W
tym roku cały, nie tylko firmę Shop Decor, ale nie tylko branżę, ale cały przemysł, całą gospodarkę światową dotknęło rekordowe problemy, czy rekordowe opóźnienia, jeśli chodzi o dostawy surowców. I wiążące się z tym też wzrosty cen tych surowców, a my próbujemy, dla nas wyzwaniem jest to, żeby utrzymać terminy dostaw, żeby utrzymać też ceny na rozsądnym poziomie. Natomiast ten temat, on się z siłą rzeczy skończy, myślę, że na jesień tego roku już go nie będzie. Takim wyzwaniem długoterminowym jest na przykład połączenie naszej technologii, standardowej technologii zadruku, czyli technologii wklęsłodruku, która jest bardzo wydajna, bardzo ekonomiczna, ale wymagająca dużych nakładów, z technologią zadruku cyfrowego, która z kolei jest predestynowana do małych nakładów. I taka właściwa kombinacja tych dwóch technologii to jest na pewno wyzwanie. Wyzwaniem też myślę, że jest przejście z zadrukiem czy lakierowaniem naszych produktów na podłożu innym niż papier. Taki pierwszy produkt, który produkujemy w Polsce, nazywa się SmartFlex. To jest folia drukowana bądź tylko lakierowana na podłożu, jakim jest polipropylen. Ten produkt będziemy rozwijać i też szukamy innych substratów i zadruku bądź lakierowania na innych podłożach. Na pewno chcemy się rozwijać w tym czasie. Chcemy się rozwijać w tym czasie i żeby to osiągnąć, my musimy generować satysfakcjonujące zyski, które pozwolą na rozwój. Chcemy pozostać atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem pracy dla naszych pracowników. I chcemy być dobrym partnerem, godnym zaufania partnerem i dla naszych klientów, i dla naszych dostawców.